powodzenia i powodzenia, żebym nie wydała pieniędzy, których nie mam. Ja chciałam być kiedyś minimalistką. A nie ma jesieni, jest lato. O mój Boże! Cześć, witam w mojej glow up era. Moi drodzy, mam ten tydzień dla siebie. Muszę zrobić glow up w moim życiu. Ja tak naprawdę teraz, jak już mamy tą jesień, kiedy jest 30 stopni i jakby już minęło dużo czasu od mojego przyjazdu tutaj, postanowiłam troszeczkę zabrać się za siebie i za moje zdrowie, chciałabym bardzo, właśnie idę do fryzjera w sobotę, więc robimy zmianę fryzury, ale też chciałabym trochę pospędzić czasu ze sobą, chciałabym też pospędzić, nie ma takiego słowa, pospędzać trochę czasu ze sobą, zrobić coś dla siebie, ale no właśnie, to glow up area. Zaczęłam w ogóle dietę ponownie, ponieważ tam za granicą miałam na jakiś czas dietę przez chwilę. Było to trudne, ale przez 2-3 tygodnie utrzymałam bardzo tak, nawet tak dobrze. Czasami zdarzało mi się zjeść pizzę, ale to jest normalne. I bardzo dobrze się po niej czułam, bardzo dobrze. I też czułam, że schudłam. Potem znowu z nerwów zaczęłam jeść, bo mam takie nerwowe jedzenie strasznie, obżeranie się. Naprawdę, ja po prostu muszę nad tym troszeczkę popracować. Bardzo dobrze się czułam i też schudłam. Dlaczego? Body positive i tak dalej, ale ja po prostu o wiele lepiej czuję się. Ja mam problemy z chodzeniem, ostatnio zauważyłam. Od razu jakoś inaczej się czuję, jak schudnę, jest mniej i jest lepiej. Na razie przez tydzień nie mogę robić aktywności takich fizycznych, takich mocnych, ale chciałabym zacząć w pilates. Mamy dzisiaj środę. Sądzę, że może w sobotę i w niedzielę mogę zacząć już pilatesować. Chciałabym iść w pilates, bo widziałam, że bardzo fajne efekty daje dla ciała i od razu się wzmacniam, więc pilates jest na moim liście. No i chcę iść do squasha, ale to może nie w tym odcinku, bo no, nagrywam to w środę, a w niedzielę już muszę testy do montażu, więc nie zdążę. Ale no co, jesień i musimy troszeczkę zadbać o siebie moim zdaniem, bo w te zimniejsze, chociaż jest 30 stopni na dworze, te zimniejsze pory roku, chłodniejsze, czyli jesień i zima, musimy bardziej o siebie zadbać, tak, żeby nasze ciało... Właśnie, mam na liście rzeczy do zrobienia w tym miesiącu, to iść zapisać się na badania do lekarza. Muszę iść do ginekologa, bo tak naprawdę nigdy nie byłam i zawsze zbieram się i to jest mega straszne, a muszę to zrobić i chcę to zrobić dla swojego zdrowia. I to zrobię we wrześniu. Mam nadzieję, że się uda. Są takie fajne pakiety, które widziałam kiedyś, że kupuje się na przykład takie badania dla kobiet i się bada takie totalnie typu dla kobiet rzeczy. Pewnie badanie krwi, jakieś zrobię, jakieś podstawowe i jakby moim zdaniem to jest bardzo ważne i chcę, żeby to była moja taka rutyna, że we wrześniu robię badania sobie co roku, jakieś takie podstawowe, główne. Ale teraz robię sobie mega pyszne śniadanko. Jest obiad, jest 18. Robię sobie pyszny obiad i zabieram się też do pracy, bo muszę dzisiaj nagrać jedną piosenkę. Muszę ogarnąć jeszcze jedną piosenkę, bo mam casting w poniedziałek. Wracam do gry, moi drodzy. Wracam do gry i castinguję się w końcu. Miałam czekać do zdjęcia aparatu, ale co zabawne, 2 lata miałam w planie leczenia nosić aparat. 2 lata. W listopadzie minie 4. I jest mi bardzo źle, jest mi bardzo przykro i już mam ochotę... Ja nie pamiętam siebie za czasów za aparatu, więc... Chcę już zdjąć ten aparat i mieć z głowy, ale jeszcze czeka mnie wbijanie implantów, jakiejś po prostu masakra. Sądzę, że jest 4 miesiące, że po nowym roku dopiero zdejmę, a nie chcę tyle czekać na moją karierę aktorską, więc no trudno, no zobaczymy. No do musicalu prawdopodobnie nie przyjmą mnie z aparatem, chyba że miałabym grać nastolatkę, ale te castingi nie są do nastolatek. No ale może jak powiem, że w styczniu zdejmuję, no nie wiem, no na razie muszę wygrać po prostu swoimi umiejętnościami, a potem będę mówić o jakimś zdejmowaniu aparatu. Ale co, robię sobie obiadek i... Widzimy się na przyjaciół, jakby będę grać przyjaciół. Miałam tak nagrywać cały mój tydzień, jak dbam o siebie i ogólnie wszystko, żeby tutaj pokazać w tym odcinku, że tyle mnie życie spotkało w ciągu tego tygodnia. Nie miałam nawet kiedy tego nagrywać. Jestem bardzo słabą vlogerką, muszę się poprawić totalnie, ale właśnie dzisiaj mamy sobotę. Czekałam na ten dzień już od tak dawna, ponieważ idę pomalować moje włosy, które już są pomalować. Wiem, pofarbować. Które już są troszkę... odrostami, już widać, że no nie jestem
rudym człowiekiem. I się mega cieszę, bo to jeszcze jest wyjątkowe takie wydarzenie, bo spotykam się z moim bardzo dobrym, cudownym człowiekiem, Stasiem, który jest fryzjerem. Więc jakby samo to, że idę do niego, potem idziemy sobie coś tam porobić, to właśnie to jest takie fajne i wyjątkowe. Przed fryzjerem mam zajęcia wokalne, ponieważ mam w poniedziałek casting i chciałabym się po prostu przygotować. A, mogę powiedzieć, bo casting jest do musical Wicked. Ja nie mam żadnych jakichś takich, że o, ja pewno się dostanę, bo jest 500 osób. Po prostu stwierdziłam, że muszę się więcej zgłaszać na castingi, żeby troszeczkę przyzwyczajać się do castingów wokalnych, bo no nie będę oszukiwać, tych castingów wokalnych było w moim życiu mniej niż takich aktorskich, więc zauważyłam, że po prostu ze stresu mój głos drży, nie umiem go opanować, więc im więcej tych castingów jakby odbędę w moim życiu i troszeczkę tego doświadczenia zdobędę, będzie mi łatwiej na przyszłość, więc nie mam jakichś oczekiwań, że się dostanę. Fajna zabawa, fajnie, że idę, cieszę się. No to po prostu taki nie stresuje, jestem taki pozytywny nastrój, jeśli chodzi o ten casting. Mam też dosyć łatwą piosenkę, bo też nie idę do głównej roli. Też nie idę do głównej roli, bo po co idę do siostry głównej bohaterki. Ale to zobaczymy, zobaczymy co będzie, zobaczymy. No, mam nadzieję, że będzie po prostu dobra atmosfera na castingu, bo jeśli atmosfera na castingu jest fajna, to potem też się miło wspomina ten casting. Ja pamiętam, no, na przykład do Akademii Teatralnej była bardzo fajna atmosfera, jeśli chodzi o skład juror. Ale zobaczymy, ale teraz idę na wokal, a potem widzimy się na... Znaczy, nie wiem, a na fryzjerze, oczywiście. Ja właśnie poznałam na ulicy, tak jak teraz patrzę. Miało być rude, ale ogólnie to są kasztanowe rude, ok? Tak Stanley twierdzi. Ale wiem, że to może być dosyć ciemne i rude są tylko pod takie światło słoneczne. Ale szczerze, nawet jeśli nie są rude, takie rude, rude, to ta zmiana na ciemniejszy... Światło mam takie softboxowe, czyli w ogóle wydają się w ogóle ciemne bardzo, ale takie nie są, w ogóle w każdym świecie wyglądają inaczej. Ale zmiana taka pozytywna, jakby coś innego i nawet może zostanę brunetką dłużej. Później całe popołudnie ćwiczyłam swoją partię do musicalu, wychodziło tak sobie, już się wkurzałam na siebie, bo popełniałam te same błędy, ale no cóż, jedziemy dalej. Moi drodzy, moja healthy girl, what the f... My glow up era... My glow up era rozpoczęta oczywiście. Mamy niedzielę, a ja jestem tak słabą vlogerką, youtuberką, że nic nie nagrywam. Ale dzisiaj sobie zrobiłam śniadanko, w ogóle byli u mnie znajomi na noc i się mega cieszę. Dzisiaj mam taki plan, taki rozwojowy, muszę popracować nad moimi kilkoma rzeczami, porobić nowe zdjęcia do portfolio aktorskiego, bo jak widzę, no, zmieniłam kolor włosów i ja już wiedziałam o tym, że muszę pozmieniać. Zdjęcia porobię sobie sama w domu, bo muszę oszczędzać pieniądze na moje kolejne projekty. Sobie właśnie zjem śniadanko, moim celem dzisiaj na niedzielę jest uporządkowanie trochę komputera, bo patrzę, że kończy mi się miejsce i w telefonie tak samo. To jest mój cel na teraz, po śniadanku. Potem muszę umyć włosy, ogarnąć się, pomalować, chyba że to zrobię troszeczkę później i po śniadaniu złapię się za piosenki. A potem będę po prostu już ogarniać się też do pracy, mam na 17, więc przed pracą jakoś 2 godzinki ogarnę się, porobię zdjęcia i wszystko. I będę gotowa. No, więc też chcę się troszeczkę odpocząć. Mam nadzieję, nie wiem kiedy to oglądacie, ale życzę wam miłej niedzieli, albo soboty, albo poniedziałku, albo wtorku. No. Moje śniadanko, ulubione, czyli awokado z jajko i warzywka. No i tak to się prezentuje. Jak mówiłam, no staram się teraz troszeczkę ogarnąć się, jeśli chodzi o, no, o wagę moją. Ogólnie jestem przy castingu, trochę wcześniej, bo skończyłam pracę.
I mam taki fajny plus, bo ja pracuję na obsadze widowni w Romie, więc wziąłam szatnię moją i chcę się rozśpiewać, bo po pracy, no w trakcie nie mogłam, bo młody spał, więc wzięłam szatnię i się rozśpiewam. Dobra, trochę się rozśpiewam i po prostu będę szła już na dół, tak sobie na spokojnie. Trochę się stresuję, trochę bardzo i nie, ale weszłam tutaj jak do siebie, no bo to już jest taki dla mnie drugi dom, tyle czasu tu spędzam i jestem taka, będzie dobrze, będzie dobrze. Mogę zrobić w moim vlogu, bo jesteśmy już po mojej drodze, ja zwaliłam, bo poprosiłam jeszcze raz, żeby mnie zagrali, bo zapomniałam tekstu, który znam totalnie na pamięć, kurde, i takie masakra ze stresu, a tobie jak poszło? Nie wiem, a gdzie ten vlog będzie publikowany? No, a tobie. On takie vlogaskie sobie robię. Prawda? No. Aha, mi poszło świetnie, już wiem, że będę w drugim etapie. Tak? Nie, że... Teraz tak podsumowując casting, bo już wyszłam, trochę nerwy padły, z moją odśpiewu właściczkę omawiamy to wszystko. Ja jakby pomyliłam się za pierwszym razem, poprosiłam zbliżyć, zaśpiewać, popowiadałam tekst, jakby zapomniałam, tylko miałam totalnie ogromną, czarną dziurę w głowie. Za drugim razem sądzę, że poszło mi dobrze, tylko na jednym dźwięku, właśnie wysokim, spierdzieliłam go taniec, bo to taki ciężki. Dobrze, ładnie zaśpiewała, bardzo delikatnie. No i aktorsko poszłam, no zobaczymy. Gdyby najbardziej martwi się chyba, że powiedzieli okej, dziękujemy. A jest innego jakoś jakieś pytanie, czy są z Warszawy, czy coś, bo sobie by zwiastowało, że może. Nie wiem, to krótka, no zobaczymy. Nie wiem, kiedy są wyniki. Może jutro, może dzisiaj, może jutro. Sądzę, że jutro. Idę teraz po celamonki sobie, bo chcę sobie po prostu uprzymienić to wszystko, jakby miałam takie, że po castingu nie znam walki, więc idę. To powinno się nazywać z życia nieznanej artystki ten vlog, ale właśnie troszkę doszłam do siebie po castingu. Teraz słuchając, bo sobie w ogóle nagrałam go. Nie wiem, czy to nie jest... Nie widziałam jakieś takie... Może było zabronione. Ale wróciłam trochę z nerwów, zjadłam takich niedobrych rzeczy, których nie powinnam zjeść, ale no niestety mam takie... dosyć silne zaburzenia odżywiania i no muszę jeszcze nad tym popracować. Aktualnie wstałam, 20:30 wstałam z mojej drzemki długiej, 21:12 jest aktualnie. Nagrałam swoją wizytówkę aktorską, ponieważ zmieniłam kolor włosów i potrzebuję jeszcze raz wszystko nagrać i powysyłać na castingi i do agencji aktorskich, do reżyserów i tak dalej, więc zaraz się za to zabiorę, bo już myślałam, że to jutro zrobię, ale tak, zmontuję właśnie zaraz tą wizytówkę, bo oczywiście na jednym nagraniu jest ponad 50 prób wysłowienia się mojego, no ale tak, to jest mój plan właśnie, taki dzień z życia aktora, nieznanego aktora, który stara się o rolę. Jak ja dziwnie wyglądam, o mój Boże! Od Białegostoku, ale już od dwóch filmowej i tańczyć, uwielbiam śpiewać w musicalu. Ja dziwnie wyglądam, mój Boże. Już tam z tyłu taka śrubka jest. W Białegostoku, ale już od dwóch lat mieszkam tutaj w Warszawie. Jestem absolwentką Warszawskiej Szkoły Filmowej i aktualnie produkuję muzykę dla dzieci i komponuję własne utwory. Uwielbiam tańczyć, uwielbiam śpiewać. Widzę swoją przyszłość w musicalu, ale też bardzo dobrze czuję się przed kamerą. Przeszkadza mi, że tam jest taka ta śrubka wystająca i tu brudna ściana. Patrzcie, to jest ta brudna ściana. 4 lata i pochodzę. Zobaczę, może da się to jakoś może w kanwie usunąć, te brudne na ścianie, brudne ścianie. Uwielbiam tańczyć, uwielbiam śpiewać. Ale to no, może do tego się nie nadaje. Masakra po prostu z tym wszystkim. Dobra, oglądam przyjaciół, ogarniam to i jeszcze muszę dzisiaj popracować nad mix masteringiem piosenki. Więc mam jeszcze troszeczkę do roboty, ale jest tak dobrze. Widzimy się już jutro. A wiesz co, ale weekend jest... Ty to brąz jest jakiś Stanley.